zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com. 20 i to jest ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia w ramach wirtualnych targów książki Apostrofu organizowanego przez Empik. My nadajemy ze studia w Warszawie. Nasze spotkanie na język angielski i z angielskiego tłumaczyć będzie Natalia Harytonow, a na polski język migowy, za co jak zawsze jesteśmy bardzo wdzięczni, całą naszą rozmowę przekładać będzie Anna Borycka. I teraz stąd, z Warszawy, przeniesiemy się do innej strefy czasowej. 6 godzin wcześniej tam jest. Przeniesiemy się do Park Slope na Brooklynie w Nowym Jorku, gdzie Państwa moją, naszą gościnią jest wybitna amerykańska pisarka, eseistka, felietonistka, autorka 7 powieści i wszystkie te powieści zostały wydane po polsku, co w przypadku amerykańskich pisarek i pisarzy nie jest takie częste i oczywiste. Powitajmy oklaskami w swoich domach, samochodach i wszędzie, gdzie się da. Siri Hustvedt. Ladies and gentlemen, good evening from Warsaw. It's 8 p.m. and this is the last meeting from the series of online meetings organized by Empik as the part of the Apostrophe Book Fair. The meeting is interpreted into English by Natalia Harytonow and into sign language by Anna Borycka, for which we are very grateful. And now let's move to a different time zone, to Brooklyn in New York City. It's 6 hours earlier there, and let us welcome an amazing writer, essayist, author of 7 books, and all of them were translated into Polish, which is not often the case for many American writers, both male and female. So, ladies and gentlemen, let us welcome with a round of applause from wherever you are, at home, in car, in your car, Siri Hustvedt. Thank you very much. Dobry wieczór, Siri. Dodajmy tylko i doprecyzujmy, że 7 książek to są powieści, które się ukazały, ponieważ Siri ma na swoim koncie oczywiście znacznie więcej prac, jeżeli chodzi o wydawnictwa. And just to be precise, I'd like to emphasize that the 7 books mentioned were actually 7 novels that were translated into Polish, because Siri has published much more works. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest środowa premiera najnowszej w Polsce wydanej powieści Siri Hustvedt. Jej tytuł to, jak Państwo widzą na ekranie, Wspomnienia przyszłości. Autorem przekładu, co także znajduje się na okładce i z czego bardzo jesteśmy zadowoleni, my miłośnicy literatury, jest Jerzy Kozłowski. The book, the novel that we'll be talking about today will be released in Poland on Wednesday. The title is Memories of the Future and it was translated into Polish by Jerzy Kozłowski. Więc pierwsze pytanie będzie miało związek z tytułem, jeżeli pozwolisz, Siri. Myślę, że wypuszczasz tutaj czytelników, czytelniczki na pewnego rodzaju grę, bo przecież nie można mieć żadnych wspomnień z przyszłości. So my first question will be about the title. I think that already by the title you're inviting your readers to a game of sorts, because you cannot have any memories from the future. That is exactly right. So it's way nonsensical title. At the same time, inside the book, I am interested in the past, which is the only way we can project ourselves into the future from our past experience. Memory itself, of course, is not entirely accurate. What we remember is edited over time. Freud said this, and he was right. He called it Nachträglichkeit. So I'm pointing to themes in the book in which memory and imagination mingle. Zgadza się, tytuł jest z założenia nonsensowny
I w tej książce badam, w jaki sposób przeszłość pozwala nam przenieść się w przyszłość, w jaki sposób przeszłość jest dla nas punktem wyjścia do naszej przyszłości. Pamięć nigdy nie jest dokładna, pamięć z czasem podlega zmianom swego rodzaju redakcji, opisywał to Freud, więc motywy, które poruszam w książce, to pamięć, wyobraźnia i to, jak jedno przelewa się, łączy się z drugim. Więcej. Przygotowałem sobie wypis cytatów z twojej książki, bo jak zawsze to informacja dla tych, którzy czekają na nową powieść Sylwii Hustvedt albo jeszcze nie mieli w co wątpię, ale być może jednak okazji spotkać się z twórczością naszej gościni. Każda powieść, każda książka Sylwii Hustvedt to jest niesamowita intelektualna przygoda. I have a list of quotes from your book, and I would just like to say to those for whom this book will be the first book of your authorship that they read, although I doubt that there are such people following us today. Each of your books is an amazing intellectual adventure. I teraz jednym z tych zdań, które wynotowałem sobie z książki, podkreśliłem, jest dokładnie to odnoszące się do istoty wypowiedzi twojej sprzed chwili. Gdzie kończy się pamięć, tam zaczyna się zmyślenie. Tak można mniej więcej sobie te myśli, które towarzyszą bohaterkom twojej książki, przełożyć. I myślę, że jest w tym dużo prawdy. Kiedy patrzymy na to, co nam się przydarzyło w życiu, właściwie kojarzymy tylko szczegóły, a potem to jak z balonem, który musimy wypełnić powietrzem. Dopowiadamy sobie całą historię dookoła tych szczegółów. I może być tak, że u schyłku swojego życia będziemy je pamiętali zupełnie inaczej, niż ono w ogóle przebiegało. Mm-hmm. One of the quotes that I have selected actually refers to what you have just said. The quote goes as follows, where memory ends, fantasy begins. I think that this is very true. And when we look back at our lives, we often remember details, and then we need to add the story to them, as if we had an empty balloon that we have to fill with air. So it may seem that when we are approaching the end of our life and we look back at it, we may remember it very differently. That's right. I think we know from not just, you know, philosophical theory, but actually it seems from research in neuroscience, but also, you know, at the molecular level, that what we retrieve is not an original memory, but the last time we took out a memory. So every time we retrieve a memory, it can be edited. Which means, of course, that forms of fiction and fantasy invade our memory, and that the way we imagine the future can only be through that past. And we also need to tell stories, right? So the way we link one event to another in memory is through narrative. And narrative usually needs causes, right? One thing causes another, and then we go forward and we have these links. But they are not necessarily the documentary truth of what happened. Tak, to prawda. Zresztą nie tylko w ujęciu filozoficznym, ale również z perspektywy badań z zakresu neuronauki, czy nawet na samym poziomie molekularnym, cząsteczkowym, zostało ustalone, że nasze wspomnienia pamiętamy nie jako coś, co rzeczywiście się wydarzyło, tylko pamiętamy je w takiej formie, w jakiej ostatni raz je przywołaliśmy. I już widać, że na podstawie tego mechanizmu, że zachodzi pewna redakcja właśnie wspomniana w naszej pamięci. Zatem fikcja i fantazja miesza się z tym, co pamiętamy. I znów wydarzenia z
przeszłości służą nam jako punkt wyjścia do tego, jak wyobrażamy sobie przyszłość. Jednocześnie wspominając, opowiadamy pewną historię, czyli łączymy wydarzenia w pamięci, tworzymy z nich pewną narrację, a narracja składa się z ciągów przyczynowo-skutkowych. Jednak z uwagi na to, o czym wcześniej powiedziałam, ten ciąg przyczynowo-skutkowy nie zawsze jest takim dokładnym, można powiedzieć, dokumentalnym odtworzeniem tego, co się działo. Co oczywiście prowadzi nas do jeszcze jednego ważnego pytania, zanim skupimy się na przyszłości, albo przez chwilę o niej porozmawiamy. Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy świat jeszcze nie był zamknięty i miałem okazję odwiedzić Cię w Twoim domu na Brooklynie, przy okazji premiery książki Świat w płomieniach, powiedziałaś takie zdanie: nie ma jednej, jedynej prawdy w życiu. I że w sumie współczujesz tym, którzy tak się upierają przy twierdzeniu, że coś na pewno jest prawdą. To jest bardzo mądre zdanie, ale właściwie podważa wszystko, od prawdy o naszym życiu do prawdy historycznej. I myślę, że dla wielu ludzi to paradoksalnie może być dużym problemem. One more question before we start talking about future. So a few years back, before the pandemic, I had the pleasure of visiting you in your flat. It was at the time when The Blazing World was released. And back then you said something that I still remember. You said that there is no such thing as one universal truth in life, and that actually you were sorry for people who felt compelled to believe that there is such a thing like one universal truth. So this sentence actually undermines everything we may believe about what we hold true about life or about history. And I think it might be a major issue for many people. Yes, when I say that I don't believe in a singular truth, I am not saying that there's no such thing as lying, right? What I'm saying is that there are multiple truths, and those truths can be told from many different perspectives. That does not mean that, for example, to use one close to my heart, that I think people who say the American election was stolen are telling the truth. I think they're lying. I'm sure there are some people who believe that. So I'm not talking in a way that means that every comment is equal to every other comment, right? What I'm saying is that people who believe they own the truth have stopped moving, have in a way stopped moving in their lives. They have stopped pursuing meaning, because I think meaning is changing. I think meaning is important. But if you believe you own the truth, that is dangerous. I'm more humble than that. Zgadza się. I kiedy mówię, że nie istnieje coś takiego jak jedna prawda, nie mam też na myśli, że nie ma kłamstw. Chodzi mi raczej o to, że są różne prawdy, jest ich wiele i są bardzo różne perspektywy. Jednocześnie to nie znaczy, że kiedy, i tutaj przywołam taki przykład trochę z mojego podwórka, że kiedy w Stanach Zjednoczonych ludzie twierdzą, że wybory zostały zrabowane, mówią prawdę. Moim zdaniem kłamią. I też nie chcę stworzyć wrażenia, że twierdzę, że każde stwierdzenie jest równe innemu, że wszystkie mają taką samą wartość. Chodzi mi o to, że jeżeli niektórym ludziom wydaje się, że już posiedli prawdę, to jest tak, jakby oni po prostu zatrzymali się w swoim życiu, zatrzymali się w rozwoju i
przestali szukać znaczenia. A znaczenie w życiu to jest coś, co się zmienia, co podlega jakby przemianom. Więc uważam, że właśnie takie stwierdzenie, że ja już poznałam absolutną prawdę, jest po prostu niebezpieczne. I ja wcale tak nie twierdzę, ja jestem dużo bardziej skromna. To jest jeden z tematów nowej powieści Sylwii Husted, wspomnienia przyszłości. To wszystko, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli kwestia poszukiwania siebie, poszukiwania rozumienia znaczeń, zderzania się z przeszłością i przyszłością. No i także przede wszystkim kwestia odnajdywania siebie w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć. Chciałbym, byśmy teraz, jeżeli pozwolisz, Sylwii, powiedzieli kilka zdań na temat konstrukcji tej powieści i w ogóle sposobów, w jaki ona została napisana i o czym opowiada. Zderzamy się właściwie tutaj z dwiema opowieściami, a w tej jednej jest jeszcze trzecia, dodatkowa. Spotykamy się z tą samą bohaterką żyjącą w dwóch rzeczywistościach, w dwóch czasach. Pierwsza to jest rok 1978-79, druga to bliska nam współczesność, lata 2017 i kolejne. Ta sama bohaterka, która sięga do swoich zapisek z przeszłości i próbuje się z nimi zmierzyć. Gdybyś mogła opowiedzieć trochę o pomyśle i o konstrukcji tej książki. What we have covered so far is one of the themes of Memories of the Future, looking for yourself, defining meanings, understanding your past, your future and finding yourself in the here and now. Now I would like to ask you about the structure of the novel, because in the novel there are two storylines plus one additional storyline, which is in a way embedded in one of the two storylines. The main protagonist exists simultaneously in two different times. One storyline is set in the years 1978-1979, while the other storyline is more contemporary. It's set in 2017 and in the following years. And the main protagonist finds her diary that she wrote back in the 70s. So can you tell us more about the concept and the structure of the novel? I actually worked on a novel before that was going to be also about time and trauma. And I wrote, I think, about 150, possibly 200 pages, and I realized that the book was terrible. And I threw it away. Well, actually, it's somewhere. I saved it. But and then I started writing this book, and it began with the narrator hearing someone through the wall. And suddenly everything fell into place. And I realized that the time issue, which is a mysterious business, would be moving back and forth between the old narrator and the young narrator. The old narrator has a perspective on her past that the young narrator, of course, cannot have. And that part of the trajectory, the future of this young person, is that she does become a novelist. So there's a failed first attempt included inside the text itself. And there you have the present of the journal in 1978 mingled with what is then the future self in another present, writing about her past, but also taking out pages from this failed novel written by a very young woman. So you have a mingled past and present and the imagination as a structure in the book. And just one last thing, I was well into the book when I realized that the form was like an origami, that it starts as a flat piece of paper
a young woman just telling about moving to New York, and then that paper starts to fold in on itself. And it keeps folding and folding until by the end of the book, you have this origami bird that just flies off. That's how I thought of the text. Mm-hmm. But I have to say the form was unconscious. I didn't start mm-hmm. out thinking about that origami, but then I realized that's what I was doing. It's a little long, I'm sorry. Don't worry. Zanim zaczęłam pisać tę powieść, pracowałam nad inną książką, która też była w założeniu o czasie i o traumie. Napisałam 150-200 stron i uznałam, że jest kompletnie do niczego. I ją wyrzuciłam. Trochę przesadzam, zostawiłam odrobinę z tego materiału. Później zaczęłam pisać właśnie tę książkę, Wspomnienia przyszłości. I kiedy narratorka zaczęła podsłuchiwać swoją sąsiadkę zza ściany, nagle wszystko ułożyło się, wszystkie wątki wskoczyły mi na miejsce. I czas w tej książce, czas, który jest zresztą sam w sobie bytem dosyć tajemniczym, rzeczywiście jest rozstrzelony. Mamy narratorkę jako starszą osobę, mamy narratorkę w czasie, kiedy była młodą dziewczyną. I starsza narratorka ma tę wiedzę, ma tę perspektywę, której nie ma ta młodsza. Zresztą właśnie młodsza narratorka w przyszłości zostaje pisarką. I tutaj jest też ironia tej powieści, ponieważ w tekście jest zawarte pierwsze nieudane podejście do stworzenia książki właśnie tej młodej autorki. Zatem starsza narratorka, czytając pamiętnik swój z 1978 roku, przenosi nas w tamten czas. Jednocześnie w książce jest obecna przyszłość. Jest też pisanie o przeszłości, z tej perspektywy przyszłości, więc wszystko się łączy. Przeszłość, chwila obecna, a także wyobraźnia. I chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Kiedy prace nad tą książką były już na zaawansowanym etapie, zrozumiałam, że ta książka ma postać origami, że zaczyna się od płaskiej kartki papieru i to jest moment, w którym młoda bohaterka podejmuje decyzję o tym, żeby przenieść się do Nowego Jorku i wtedy ta kartka origami zaczyna się składać, przyjmuje coraz bardziej wyrafinowany kształt, aż na koniec staje się ptakiem origami, który odlatuje. Właśnie w ten sposób myślę o strukturze tekstu tej powieści. Chociaż dodam na zakończenie, że kiedy ta książka powstawała, nie byłam świadoma tego. To nie był świadomy zamysł, po prostu post factum zorientowałam się, że właśnie coś takiego wyszło. Kiedy śledzi się twórczość Sylwii Hustvedt, kiedy jest się fanem jej literatury, to mówię, myślę, nie tylko o sobie, to oczywiście, kiedy słucha się już samych opowieści autorki na temat jej nowej powieści, a po lekturze tej książki, to już w ogóle rodzą się pytania, tak bym to powiedział, dość osobiste. No bo to jest tak, proszę Państwa, autorka książki w dużej mierze, jej biografia zbiega się z opowieścią o życiu bohaterki. Obie pochodzą z Minnesoty i przyjechały do Nowego Jorku. Obie mają norweskie korzenie. Obie dziś są uznanymi pisarkami. W związku z czym musi pojawić się to pytanie, wybacz Siri, o personalne ścieżki, osobiste elementy w tej historii. Gdybyśmy chcieli czytać Wspomnienia przyszłości i podróżować z tą książką po Nowym Jorku, to czy znaleźlibyśmy miejsca i ludzi, którzy naprawdę pojawili się w twoim życiu? Mm-hmm. If you're a fan of Siri Hustvedt's work, and I'm sure that I'm not speaking only on my own behalf right now, when we're listening to your anecdotes, having read your book, we cannot help but ask ourselves questions about how much of your personal life actually is depicted in the novel. Because your biography is quite similar to the biography of the protagonist. Both of you come from Minnesota, both of you moved to New York, both you and your protagonist have Norwegian roots, and both of you have became acclaimed writers.
So I'm sorry if it is a personal question, but if we would like to read Memories of the Future as a book set in New York, can you tell us which people were real, which places that you described there actually existed? Right, so I definitely set out to have a little fun with the genre of memoir that's very popular, at least in the United States, and I think in other parts of Europe that I know of, too, the autofiction, as the French call it. I remember the New York of 1978, which is when I moved there, and my apartment very well. And I used the New York I remember, the apartment that I lived in. There are certain events that are taken directly from life, a reading at the Ear Inn. But many, many of the other events are entirely invented. I bear a close resemblance to S.H., but I am not she. And there's even a joke in the book that says, you know, that people who write memoirs where they describe the food they're eating and what everybody looks like, we should be wary. So it's yes and no. Tak, pisząc tę książkę, podjęłam pewną grę z takim popularnym gatunkiem pamiętnikarskim, popularnym w Stanach Zjednoczonych i też w niektórych krajach Europy. We Francji się nazywa ten gatunek autofiction. Otóż opisałam Nowy Jork tak, jak go pamiętałam, z 1978 roku, z roku, kiedy się tam przeniosłam. Opisałam też moje mieszkanie, jedno pamiętałam bardzo dobrze. Ear Inn, to miejsce też rzeczywiście istniało. Ale oprócz tego bardzo dużo wydarzeń jest w tej książce zupełnie zmyślone. I może są jakieś podobieństwa między mną a bohaterką, ale ja nie jestem nią. I nawet w książce też przewija się dowcip. Mianowicie, gdyby ludzie, którzy piszą i publikują pamiętniki, opisywali dokładnie to, co jedzą i ludzi, których spotykają, to powinniśmy wszyscy naprawdę się obawiać. Więc odpowiedź brzmi, no cóż, tak i nie. Ha, po tym, co mówisz i po tym, czego się dowiedzieliśmy przed chwilą, można w ogóle postawić pytanie, czy ten gatunek literacki, jakim są pamiętniki czy wspomnienia, to jest coś, czemu możemy wierzyć, bo pamiętając o tym, co mówiłaś o pamięci i o tym, jak wypełniamy sami luki w pamięci, dopowiadamy różne rzeczy, dopisujemy, to być może te niezwykle bogate wspomnienia, te niezwykle bogate pamiętniki, w których ludzie zapisują całe fragmenty rozmów sprzed 50 czy 70 lat, są nie autofikcją, tylko po prostu czystą fikcją. I być może dopiero dzisiejsze czasy, o których twoja bohaterka mówi, że są wreszcie czasem szaleństwa autodokumentacji, to one dopiero sprzyjają tworzeniu pamiętników, tylko już nie w formie literackiej, a bardziej takiej, że robimy sobie zdjęcia na Instagramie albo zapisujemy rzeczy z naszego życia na Facebooku. So actually, after listening to your answer, the question that came to me is, to what extent are memoirs as a genre reliable? Because you said earlier that our memory is fallible, that we tend to fill in the gaps or even add things that did not really happen. So how reliable are someone's memoirs in which that person gives us entire conversations that took place 50 or 70 years ago? So maybe it's not autofiction, but actually just fiction. And actually, also, it the protagonist of the book states that now, in the contemporary times, which are in which we are so obsessed with documenting our lives, maybe today the memoirs that we collect will actually be reliable. But those memoirs are not collected in the form of writing, but as posts on Instagram or on Facebook. First of all,
I actually wrote an essay about this memoir in fiction called The Real Story, which is collected in one of my essay books, in which I argue very much what you just said, which is that memoir as a genre borrows very heavily from the conventions of the novel. You know, what I think of as the journeyman or the sort of ordinary realist novel for its effects. And we do not actually remember like that. We do not remember verbatim conversations from 40 years ago, nobody does, or what you had for dinner, unless something extraordinary happened at the dinner. So I think the genre of memoir is highly, highly fictionalized. I absolutely agree with you. Now, what was the last part of the question? The very end? There was a second part? The second part was about contemporary times, that maybe nowadays we're able to produce reliable memoirs by Instagram and Facebook posts. Right. So that assumes that Instagram and Facebook are not also suffused with a kind of imaginary business. I think they often are. They're idealized in a number of ways. They are images filled with the desires of the person who's projecting her or himself onto the screen. They're flat, and they're also outside the self. Memory is calling back an internal reality as well as an external reality. So I would say probably social media can mark the days in a documentary sense, but it will not restore memory. Nawet napisałam esej pod tytułem Real Story. Ten esej jest zawarty w jednym z zbiorów moich esejów, w którym poruszam tematykę, do której ty właśnie nawiązałeś. Myślę, że gatunek właśnie wspomnień, memuarów bardzo silnie korzysta z konwencji obecnych w powieściach, w tym właśnie w realistycznych powieściach. Przecież nie pamiętamy rozmów, które odbyliśmy 40 lat temu. Nie jesteśmy w stanie ich przytoczyć słowo do słowa. Nie pamiętamy też, co jedliśmy na kolację, no chyba, że wydarzyło się coś absolutnie wyjątkowego tego wieczoru. Więc tak, myślę, że wspomnienia jako gatunek literacki bardzo często są ubarwiane. Co zaś się tyczy Instagrama i Facebooka, otóż te media społecznościowe też są pełne tak naprawdę wyobrażeń i idealizacji. Te treści tam obecne to są obrazy, które są odzwierciedleniami naszych marzeń, naszych dążeń, pragnień, są pewną projekcją jeszcze rzuconą na ekran. Są płaskie i tak naprawdę są poza osobą, ponieważ pamięć jest czymś wewnętrznym. Pamięć łączy ze sobą rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną, więc wpisy na mediach społecznościowych być może służą do odzwierciedlenia pewnego porządku wypadków, co się wydarzyło danego dnia, ale nie zastąpią pamięci. Kiedy mówię w naszej dzisiejszej rozmowie o tym, jak bardzo ważna w wielu aspektach jest proza, twórczość Sylwii Hustvedt, mam też na myśli, proszę Państwa, jej niesamowitą skłonność do przewidywania nomen omen przyszłości, chociaż wiem, że to jest bardzo trudne, a właściwie niemożliwe. Kiedy czyta się najnowszą powieść naszej gościni, to nie można nie złapać się za głowę z pytaniem, skąd ona wiedziała, że o tym będzie mówił świat. Ta książka w wielu momentach jest opowieścią o trwającej dekadami, wiekami sytuacji, w której kobiety były i są deprecjonowane w rodzinach, w sytuacjach społecznych, w sytuacjach zawodowych. Wygląda na to, Siri, że to jest kolejny moment, w którym postanowiłaś powiedzieć nie, nie ma naszej zgody na to, żeby kobiety były poniżane i traktowane w tak ohydny sposób, nie tylko przez pojawiającego się zresztą w tej książce byłego już na szczęście prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
I think that Siri Hustvedt has a unique gift because in her novels, she has a skill of anticipating future. Although I know that this is a very difficult thing to do if it is possible at all. However, how did you know that the whole world will be talking about an issue that she raised so strongly in this book? Namely, the story of women who have been looked down on for decades, for centuries, in family life, in the social context, and also in professional situations. So, Siri, you decided to take a clear stance, and you said no to humiliation of women, including by, luckily, already ex-American president. Yes. Well, I actually, at the very heart of this book, at the very center, dead center, is a sexual assault on the heroine. And I wrote that scene before the Me Too movement happened. And I remember thinking, oh, I'm going to be very fashionable for the first time in my literary life. But I have been a feminist actually since I was 14 years old. That was when not the first feminist movement, but the women's liberation movement was happening in the United States. So this is an old story that got a lot of attention while I was finishing the book. And of course, it's an unfinished story. Mm-hmm. Rzeczywiście, głównym punktem kulminacyjnym mojej powieści jest napaść na tle seksualnym na główną bohaterkę. I ja napisałam tę scenę jeszcze zanim rozpoczął się cały ruch Me Too i kiedy właśnie skandale związane z Me Too wybuchły, pomyślałam sobie, o, po raz pierwszy w mojej literackiej karierze rzeczywiście będę modna. Ja definiuję siebie jako feministkę od 14 roku życia. Wtedy miałam styczność z działającym wtedy w Stanach Zjednoczonych ruchem wyzwolenia kobiet. No i cóż, to jest historia stara jak świat, która trwa. Która niestety pewnie jeszcze nie doczeka się końca przez sporo czasu. Bohaterowie książki Wspomnienia przyszłości mówią na przykład takie rzeczy. Zapamiętaj jedno, świat kocha silnych mężczyzn i nienawidzi silnych kobiet. Przestrzegaj naszych, czyli męskich reguł. Każdy z nas pragnie codziennej porcji pochlebstw, jednak jest pewna różnica. On, męski bohater, wierzył, że one mu się należą. Gdy ich nie dostawał, wymierzał karę. Inny z bohaterów ucisza jedną z postaci, prosi ją, żeby już nie używała tej filozofii kobiecych lędźwi, obrażając ją publicznie. Bohaterka książki, Minnesota, wygłasza w odpowiedzi przemowę, w którą jest tak silnie zaangażowana emocjonalnie i intelektualnie, że aż mdleje. A 94-letnia matka bohaterki, tej Minnesoty z czasów już naszych, dzisiejszych, słucha tego, co mówi Donald Trump, jak obraża ludzi, w tym kobiety, i mówi, jak to w ogóle możliwe, że ktoś taki został prezydentem, jakich myśmy czasów dożyli. No to jest wszystko, Siri, wzięte z życia, niczego tutaj nie trzeba było zmyślać. Protagonists of the memories of the future say, among others, the following observations. The world loves strong men and hates strong women. Or you should play by male rules. Or another example, both sexes desire compliments, but men believe that actually they're entitled to them. And if they do not get their share, they administer punishment. Another protagonist calls upon one of the protagonists to put an end to this narrative of female hips.
or the philosophy of female hips. So, and the main protagonist, Minnesota, delivers her engaged, strong speech, and she is so stressed in that situation that she faints at the end. The mother of the main protagonist is 94, and when she hears on the TV that women are humiliated, that also Donald Trump, who was then the president, is among people who look down on women, she asks, how is it possible that this man became the president of the United States? So actually, in that regard, you didn't have to imagine or create anything, because these are statements taken straight from everyday life. Yes. So, you know, I'm still wondering how it was possible to elect that person president of the United States. That's an ongoing question. I think he's still dangerous, by the way. Part of the book, and it is a serious comedy, this novel. In some way, it ends well. The reason I think it ends well is because the narrator comes to understand that she comes to recognize and understand her own aggression, her own anger, which she has hidden from herself. I don't think this is unusual. And there's an image in the book. It's an actual real knife that she names after a historical character, the Baroness. And after the sexual assault, the novel takes the form of trying to get over the trauma, recognize the rage she feels, and eventually rewriting the past so she can put down the knife and use language as a weapon. No, ja nadal zastanawiam się, jakim cudem ten człowiek został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I co więcej, uważam, że on nadal jest niebezpieczny. A wracając do książki, to powiedziałabym, że część tej powieści to taka poważna komedia albo komedia na poważnie, ponieważ książka ostatecznie kończy się dobrze. Kończy się dobrze dlatego, że narratorka zauważa i uznaje swoją agresję i swój gniew, których wcześniej do siebie nie dopuszczała. I obrazem, metaforą tego w książce jest nóż, który bohaterka nazwała za postacią historyczną, za baronową. Po napaści seksualnej głównym motywem tej książki jest właśnie poradzenie sobie z traumą, które to wydarzenie zostawiło, a także uznanie samej przed sobą, przyznanie się do wściekłości, do swojej słusznej złości i z tego miejsca przepisanie perspektywy tej przeszłości na nowo, tak żeby bohaterka mogła odłożyć nóż i zacząć korzystać z języka jako broni. O baronowej za chwilę, bo to niezwykle istotna postać w tej książce i jeszcze jeden dowód na to, jak kobiety były także w sztuce deprecjonowane. So we'll get back to the Baroness because she's an important character in the book and also an example of how women were marginalized in the world of art. Ale zanim, to chciałem jeszcze wrócić na chwilę do kwestii byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy myślisz, Siri, paradoksalnie, albo inaczej, czy myślisz o tym, że paradoksalnie jakoś jego prezydentura, jego okropne zachowanie wobec kobiet, mniejszości i tak dalej, mogły pomóc kobietom, mniejszościom seksualnym, etnicznym w walce z tego rodzaju zachowaniami? Czy Trump, być może i to jest jedyna jego zasługa, spowodował, że ludzie stali się bardziej solidarni i zjednoczeni?
But before we come back to the Baroness, I wanted to ask one more question about the former president of the United States. Mm-hmm. In your opinion, maybe paradoxically, he actually helped women and minorities, sexual, ethnic minorities, to help, did he help them to actually stand up for themselves? Did he help their struggle? Maybe thanks to having him in power, people became more sensitive and started to act in the spirit of solidarity. I think this is undeniably true. I think Donald Trump helped spur what we now think of as a large and significant progressive movement in the United States. And you're absolutely right. It includes, of course, women from various classes and colors and ethnic backgrounds. So that what we saw, the misogyny, racism, and xenophobia on the part of Donald Trump helped unify, at least for a time, many different segments of American society to push back against anti-democratic, neo-fascist Trumpism. Mm-hmm. Absolutnie tak. Moim zdaniem Donald Trump rzeczywiście uruchomił bardzo silną mobilizację ruchów postępowych w Stanach Zjednoczonych. Objęły one kobiety wszystkich klas, ras i wszelkiego pochodzenia etnicznego. To, że tak wyraźnie było widać, że Donald Trump jest mizoginem, rasistą i ksenofobem, pomogło zjednoczyć się, przynajmniej czasowo, różnym grupom w amerykańskim społeczeństwie do walki z właśnie z siłami antydemokratycznymi, z neofaszyzmem, z trumpizmem, krótko mówiąc. To teraz o Baronowej. Twoja bohaterka, Minnesota, czasem podpisująca się także jako SH, to zupełnie przypadkiem również twoje inicjały, używa dla obrony własnej, próbuje używać noża sprężynowego, który właśnie nazywa się Baronowa, ale to ma jednoznaczne związki z pewną postacią historyczną, która myślę dla wielu czytelników i czytelniczek, także w Polsce, może być odkryciem, jeżeli nie zna się historii rzeźby Duchampa albo chociażby twórczości Duny Barnes. Myślę o Elzie von Freytag-Loringhoven. Co to w ogóle jest za historia, Siri? Dlaczego postanowiła się wprowadzić do literatury? And now let us come back to the Baroness, the main protagonist of the book, Minnesota, who sometimes assigns herself with initials SH, which are incidentally also your initials, attempts to use the knife that she named after the Baroness in self-defense. So the Baroness is a historical figure that may have been completely unknown to many of your readers who are not familiar with the details of art history, with the story behind the fountain by Marcel Duchamp, or who haven't read Duna Barnes. So can you tell us more? Why did you decide to introduce this character in your novel? Well, she is a marginal figure in art history. When I started looking into her work, both her visual art, her poetry, there is now a biography of her, and a press has published her poems, a very beautiful edition. I became utterly fascinated by this person, and I understood that she is an important figure in the Dada movement. Then I came across the story of the urinal. This controversy goes on, by the way, and I've been involved in it. Who is the real author of the urinal? I present evidence
in the novel itself, I think that evidence is convincing. And I am on the side of the Baroness as the author of the urinal, mm-hmm. an act that is frankly a joke, but a good one. Tak, Baronowa Elsa von Feitang Loringhoven to taka postać trochę z marginesu historii sztuki. Jednak kiedy ja zapoznałam się bliżej z jej twórczością, z jej wierszami, ze sztuką wizualną, absolutnie zafascynowałam się jej postacią. Zresztą niedawno też wydano jej biografię oraz zbiór poezji. Baronowa była jedną z ważnych członkiń ruchu Dada. I później, po tym jak ją odkryłam, wypłynęła ta cała historia z pisuarem, czyli z fontanną Marcela Duchamp. I kontrowersje dotyczące autorstwa tej rzeźby wciąż trwają. I ja przedstawiłam dowody, które zebrałam w mojej książce. Moim zdaniem ten materiał jest przekonujący. Ja uważam, że autorką tej rzeźby jest Baronowa. Zresztą w zamyśle to dzieło było żartem, ale trzeba przyznać, że to był całkiem dobry żart. Dodajmy, proszę Państwa, że Marcel Duchamp jakoś tak nieumiejętnie się tłumaczył, jeżeli chodzi o własne niby autorstwo tej rzeźby. Nawet podawał nazwę firmy, która miała produkować te pisuary i one nie były prawdą, o czym Siri także w książce wspomina. And let's just add that Marcel Duchamp made some unconvincing attempts at defending his version of events. He even gave the name of the company that produced this urinal, but actually this piece of evidence turned against him, as Siri described in her book. Yes, I mean, the overwhelming factual evidence really does point away from Duchamp, and I think it points toward Elsa. And so, but Duchampian scholars are really upset about this, and there's a lot of money involved, museums are involved, so the controversy continues to rage. Tak, moim zdaniem materiał dowodowy przemawia za tym, że autorką rzeźby jest Baronowa Elza. Jednak badacze twórczości Marcela Duchamp są bardzo niepocieszeni, a poza tym w grę wchodzą ogromne pieniądze, a także interesy muzeów. Także kontrowersje trwają w najlepsze. Proszę Państwa, nie opowiemy dzisiaj oczywiście podczas naszego godzinnego spotkania, które powoli zmierza ku końcowi, o wszystkich rzeczach, o których pisze Siri Hustvedt w swojej książce. Nie opowiemy o tekstach literackich, które się pojawiają, o bardzo ważnych odniesieniach związanych z nauką i światem literatury. Nie opowiemy też o czarownicach. Ladies and gentlemen, during this short, because only 1 hour long meeting with Siri Hustvedt, we will not mention we will not have the time to mention the literary texts that are referenced in the novel. We will also not be able to mention references to the world of science. We also don't have the time to mention witches. Ale istotne jest, myślę, byśmy oddali teraz głos osobom, które są z nami dzięki przekazowi w internecie i zadali dwa pytania, które mamy tutaj wybrane dla Siri Hustvedt. Pierwsze pytanie, które chcielibyśmy Siri zadać, jest bardzo interesujące. Autorem jest pan Marek i ma oczywiście wiele wspólnego z tym, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jak zdaniem Siri nasza przeszłość określa naszą przyszłość? We just have enough time to ask two questions that were sent through Facebook by people who are following this meeting. And the first question asked by Marek is very interesting, and I think it takes us back to the issues that we raised at the beginning of this meeting, namely how our past defines our future. Yes. Well, there's a little science involved here. I think that there seems to be a lot of evidence that we are
predictive creatures, that what we do is through our past experiences, through what we know, we are predicting the future all the time. They call it the predictive brain. When we're surprised, that's when we have to reorient ourselves and change our direction. But if you think about it, it makes perfect sense. How do we guide ourselves into the future? We can only do it from what we know, from our past or prior experiences, both conscious and unconscious. Moja odpowiedź będzie miała pewne podstawy naukowe. Otóż mamy dowody na to, że ludzie są istotami, można powiedzieć, przewidującymi i przewidywalnymi. Nawet istnieje taki termin, właśnie przewidujący umysł czy prognozujący umysł, który wysnuwa wnioski na temat przyszłości na podstawie naszych doświadczeń z przeszłości. I dopiero jeżeli dzieje się coś nietypowego, coś zaskakującego, to na nas wymusza jakby reorientację, ponowną ocenę sytuacji i ewentualną zmianę kierunku. Zatem to, w jaki sposób stawiamy czoła przyszłości, zależy od tego, co już wiemy, jakie są nasze wcześniejsze doświadczenia, zarówno te świadome, jak i nieświadome. To jest, myślę, krótka i bardzo treściwa odpowiedź pani Marku od Sylwii Hustvedt. Ostatnie pytanie, przedostatnie pytanie naszego dzisiejszego spotkania, wieczoru, ostatnie pytanie od widzów, od pani Zofii. Ono się zawsze pojawia, Sylwii, w przypadku rozmów z autorkami i autorami ze strony fanek i fanów, tych, którzy interesują się literaturą konkretnego autora czy autorki. To jest pytanie o to, jak wygląda proces twórczy, czyli jak piszesz i uwaga, czy ten proces twórczy jest płynny. So that was a short and precise answer to the question asked by Marek. Now we'll move to the penultimate question of this meeting and the last question at the same time asked by our viewers. The question comes from Zofia, and this is a question I think people who are interested in the work of one author tend to ask, namely, can you tell us a bit about your creative process? And does your creative process tend to run smoothly? It depends. It depends. So I do a lot of dreaming about my characters. I'm in the day. I keep very regular hours. I get up early in the morning, and my best hours are then. I call it morning brain. I often put myself to sleep listening to my characters speak. Often those conversations never enter the book itself, but it's part of the dreaming process. Things change as I go along. I always have an idea of where a book is going, but it doesn't always cooperate. It can change. Ha, no to zależy. Otóż ja dużo pracuję ze snem, dużo śnię i w ciągu dnia z kolei staram się trzymać bardzo regularny rytm i najlepiej pracuje mi się z rana. Mam wtedy, jak ja to nazywam, poranny umysł. A z kolei wieczorem kładę się spać, słuchając rozmów moich postaci. Te rozmowy, ich treść później często nie trafia do książki, ale służy właśnie jako wsparcie procesu twórczego. I często mam jakby ogólny zarys kierunku, w którym chcę zmierzać, ale zdarza się, że po drodze wykonuję drobną korektę albo zmianę kursu. Zawsze mnie zachwyca ten rodzaj odwagi i przekonania, że naprawdę każdego dnia można się obudzić i pracować dokładnie w tych godzinach, w jakich się zamierza. Ten rodzaj bycia zawsze gotowym do tego, żeby o konkretnej godzinie usiąść do biurka i pisać, niezależnie od tego, co dzieje się dookoła. Jak Państwo słyszeli, Siri jest tego najlepszym przykładem. Na koniec, wspomnienia przeszłości to jest spotkanie przeszłości i teraźniejszości Minnesoty, twojej głównej bohaterki. Wiele was łączy, także to, że obie przybyłyście w 1978 roku do Nowego Jorku. Bohaterka twojej książki przygląda się własnej przeszłości,
ocenia ją, opowiada o niej, zastanawia się nad tym, co mogło pójść nie tak, a co można było zrobić inaczej. Gdybyś ty miała szansę, okazję porozmawiać ze sobą z roku 1978, jaką dałabyś sobie radę, albo czego samej sobie kazałabyś unikać, przed czym sama siebie postanowiłabyś przestrzec? Actually, I'm impressed when I hear that people actually have, I don't know, the courage to assume that they will be ready to work every day at a given time interval within set hours. That you just feel that you are ready to work, to sit down and write within a specific time slot. But you are actually an example that this works. So, and the last question is as follows. Memories of the Future is a book that presents the past and the present of Minnesota, the main protagonist, and both you and her, you have a lot in common. In 1978, you moved to New York, and in the book, Minnesota examines her past, and she evaluates it. She makes a list of things that worked, of those that didn't work, and she thinks what she could have done differently. So the last question is, if you could talk to your past self from the year 1978, what piece of advice would you have for Siri in 1978? Maybe you would tell her to avoid something, or maybe you would warn her against something? Yes, it's hard, right? Life is a process. We aren't fixed beings, we change. I think that my advice to an earlier self and to many other young beings in the world is to recognize the fact that we are all being written by the culture in which we live. And if we don't examine those scripts, those pre-given narratives, we can find ourselves in trouble and sometimes blaming ourselves for what isn't, in fact, our fault. Ha, tak. No, życie nie jest proste. Życie to jest ciągły proces, w którym my też się zmieniamy. I gdybym miała jakąś taką poradę dla siebie z dawnych lat i też dla wielu młodych osób dzisiaj, to, żeby otwarcie przyznać samemu przed sobą, że nasze losy są pisane przez kulturę, w której żyjemy. I jeżeli tego nie dostrzeżemy, nie zauważymy, że właśnie taki skrypt, taka narracja istnieje i nie będziemy próbowali jej w jakiś sposób podważyć albo zakwestionować, to możemy znaleźć się w kłopotach, w jakichś nieprzyjemnych sytuacjach i później my będziemy siebie za to winić. Potraktujmy to, proszę Państwa, jako prezent od naszej dzisiejszej gościni Siri Hustvedt, która była z nami na żywo z Nowego Jorku, tak jak i prezentem jest jej najnowsza powieść Wspomnienia przyszłości, przełożone na język polski przez Jerzego Kozłowskiego. Nasze spotkanie dziś z języka angielskiego na polski i odwrotnie tłumaczyła Natalia Haritonow, a na polski język migowy Anna Borycka. To było ostatnie spotkanie w ramach przedostatniego dnia Targów Apostrof. Zapraszamy Państwa na jutro. Siri, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś dla nas czas i jak zawsze prosimy o więcej. Wszystkiego najlepszego. So let's treat this final remark as a gift from Siri, just as I invite us to treat her latest novel also as a gift from Siri to us. Ladies and gentlemen, Siri Hustvedt joined us today live from New York City. On Wednesday, her new book will be released in Poland, translated by Jerzy Kozłowski, and the meeting was interpreted from English into Polish and the other way around by Natalia Haritonow, and it was also interpreted into sign language by Anna Borycka. Tomorrow is the last day of the Apostrophe Book Fair, and Siri, thank you once again so much. And let me thank all three of you, one hidden from me, for a beautiful job. I'm really grateful. Thank you very much. Dziękuję. Ja chciałabym podziękować całej waszej trójce, przy czym tłumaczki języka migowego nie widziałam, za świetną robotę. Bardzo dziękuję.
Thank you very much and stay safe. You too. Bye guys. Bye bye. Thank you very much. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobranoc. Empik zaprasza na wirtualne targi książki. Do 26 października zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% i darmową dostawą z Empik Premium oraz weź udział w kilkudziesięciu wyjątkowych spotkaniach online. Sprawdź na empik.com.